Iza, bardzo mi miło Cię widzieć na konferencji Polsatu, ale tak, ani tańca nie będzie w tym sezonie, ani podobno programów ślubnych, więc zapytam tak, co tu robisz? Bardzo również jest mi miło, że tu jestem i że Cię widzę. I zostałam zaproszona. Tak, dla mnie wiosna to absolutnie nie jest czas emisji. Wiosna to jest dla mnie czas ciężkiej pracy i nagrań. My zaczynamy jeździć po Polsce z programem ślubnym, więc ja dzisiaj po prostu podziwiam, co Telewizja Polsat ma na wiosnę mi do zaoferowania. Czyli nagrania ślubne to jest jedno, byśmy obejrzeli to, jak rozumiem, na jesieni. Tak. Ale Ty prowadzisz też swoją firmę również ślubno-weselną, jeżeli mogę tak to powiedzieć. Pewnie jest to ładniejsza nazwa, prawda? Tak, Wedding Dream. Tak, jest to Wedding Dream, ale to jakby bardzo szerokie pojęcie, bo mamy dużo rzeczy, tak, faktycznie. Powiedz mi, czy to jest tak, że jak Ty taki biznes zakładasz, potem rozkręcasz, to czy dziś jesteś na etapie, gdzie po prostu robi to za Ciebie sztab fantastycznych specjalistów? Czy Ty jednak jesteś tam obecna i umiesz nazwać czynności, które na przykład w najbliższych tygodniach są do zrobienia przez Ciebie? Słuchaj, powiem Ci tak, firma się bardzo rozrasta i mam zatrudnionych coraz więcej ludzi, natomiast absolutnie mam takie poczucie, że bez nas to nie ujedzie, ani beze mnie, ani bez mojego męża. Po prostu my jesteśmy niezbędni praktycznie na każdym etapie. Mamy na tyle fajny podział, że jakby mój mąż robi inne rzeczy i ja robię inne rzeczy. Natomiast... Mąż jest finanse, ty jesteś kreatywność, bo tak często znam takie połączenie. Trochę tak, on jest właśnie, ale on też bardzo kreatywnie pracuje, wiesz, bo na przykład on jest osobą, która wymyśla różne nowe projekty dla firmy. Na przykład on jest jakby pomysłodawcą i założycielem całej naszej platformy sprzedażowej, tak? Czyli on pomyślał sobie, dobra, to zrobimy teraz takie ślubne Allegro. Okay. I ja mówię, okej, wiesz, w życiu bym na to nie wpadła, a też jestem odpowiedzialna za części kreatywne, tak, ale po mojej stronie jest tworzenie kolekcji sukienek, po mojej stronie jest opieka cały czas i merytoryczna, i estetyczna nad całym naszym portalem. Na mojej głowie są wszystkie nagrania YouTube'owe, no bo ja je muszę nagrać. Ja mam pracę w telewizji, więc różny mamy taki podział, natomiast oczywiście, że on jest też od jakby i od kontrolingu, i od właśnie spraw finansowych, więc no każdy z nas ma dużo na głowie. Jak teraz z Tobą o tym rozmawiam, dużo, tak. To już tak ciężej się zrobiło na sercu, ja rozumiem. Zapytam Cię też o takie realizacje po prostu wesel, bo pary marzą o tym, by mieć przepiękny dzień. Czy pamiętasz taką najbogatszą, którą zrealizowaliście całym teamem? Coś, co do dzisiaj jakoś tam wspominasz? No i przede wszystkim, albo i przy okazji, było najdroższe. Tak, mieliśmy piękny ślub, bo tak naprawdę poza programem telewizyjnym ja organizuję śluby tylko jakimś tam osobom, powiedzmy sobie, zaprzyjaźnionym ze mną. Albo faktycznie robimy śluby, które mają bardzo wysokie budżety, bo też wtedy mamy taką frajdę w tworzeniu tego. To nazwijmy taki budżet, jak para po prostu ma nieograniczone możliwości, to jaka była taka największa kwota, którą trzeba było przelać, żeby to wszystko zorganizować? A Państwo wiedzą, o jakich ślubach mówię? Takie, że na YouTubie miliony widzów mają. Nie, o kwotach nie rozmawiajmy. Ale faktycznie ten dzień po prostu powoduje, że ludzie wydają bardzo dużo pieniędzy na jeden wieczór. Czasami są to absolutnie zawrotne kwoty. Natomiast no, gdzieś tam po prostu jest to kwestia skali, na ile możesz sobie pozwolić. Każdy z nas ma po prostu inne możliwości. Natomiast też mamy teraz taką ambicję, żeby trochę z tą organizacją wesel wyjść szerzej i zacząć organizować po prostu wesela wielu osobom, które do tej pory się do nas zgłaszały i po prostu nie podejmowaliśmy się tych wyzwań, a teraz taki mamy pomysł, ponieważ stworzył się już u mnie tak wspaniały zespół, że chyba chcemy z tym już tak, z takim przytupem ruszyć.